Co się dzieje w Polsce? Tajemnicza choroba, która dotyka koty. No muszę powiedzieć, że sama zauważyłem tą sytuację. Byłem zdziwiony na początku, a potem dopiero po prostu media o tym rozpisały się. No właśnie, dzisiaj na temat tajemniczej choroby, która dotyka koty w Polsce. Straszna tak naprawdę rzecz. Blady strach padł na właścicieli kotów. No ale zrobimy sobie taką analizę, komentarz. Nie będziemy tutaj straszyć, tylko zrobimy sobie po prostu właśnie tutaj... Porozmawiamy na ten temat. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, bo przecież wielu moich widzów ma... Koty, ma psy, no ale ta choroba dotyczy głównie kotów. No właśnie o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknę że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zarejkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat tajemniczej choroby, która dotyka koty w całej Polsce. Ja muszę powiedzieć, że ja w ogóle z tym się spotkałem, zanim ta sytuacja pojawiła się w mediach, widziałem kilka razy, praktycznie, koty, e, które były na dworze i leżały, e, tak, jakby po prostu spały. Nawet wydawało mi się, że one zdechły te koty. Podszedłem do takiego kota, bo ten kot taki był wyłożony, ale widzę, że on oddycha. Oddycha po prostu, tak, tutaj jeśli chodzi o tutaj, tutaj po prostu było widać, że oddycha, że usta miał to lekko otwarte, nozdrza, tak, po prostu jakby podniesione, nie wiem jak to nazwać. No więc wydawało mi się, że kot się po prostu zmęczył, tak, eee, natomiast było to dla mnie dziwna tak naprawdę sprawa, zresztą ja to widziałem też, inni ludzie też podchodzili do tych kotów, tak, no i potem szli dalej, no bo wydawało się, że może się kot po prostu zmęczył, też dni ciepłe, a tu się okazuje, że po prostu parę dni później słyszę o tym, że właśnie w mediach, że yy, tutaj tak, yy, masowe choroby, jeśli chodzi o koty, jakaś tajemnicza choroba, nie wiadomo jeszcze po prostu, co to jest za choroba, trwają badania, jeśli chodzi o laboratoria, tak, mają badać po prostu tam krew tych kotów i tak dalej, co jest przyczyną tej choroby. Kiedy to nagrywam, no to jeszcze nie ma żadnych informacji oficjalnych, być może po prostu na dniach pojawi się po prostu informacja, to co to jest za choroba, która e, dotyczy właśnie tych, tych kotów. Natomiast rzeczywiście sytuacja jest po prostu patowa. Nawet tam po prostu jedno z miast przedstawiało taką informację, że na 28 kotów, gdzie po prostu zdiagnozowano tą chorobę, 25 zdechło, tak? No jest to przerażająca statystyka, nie ma sensu tutaj nikogo straszyć, tak? Być może ta statystyka dotyczy właśnie tych kotów, które po prostu były gdzieś tam na ulicy, tak? I już po prostu były w takim stanie agonalnym, czy po prostu zdechły i, 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 i tak, tak? No to niespowiedziane, że po prostu tak, no bo to byłaby prak praktycznie ponad 90%owa śmiertelność, tak? Natomiast tak czy owak, dziwna sprawa, dotychczas nie spotkałem się z taką rzeczą, jak żyje po prostu, tak, nie wiedziałem, żeby te koty, znaczy koty wiadomo, że chorują, ale żeby była jakaś choroba, która dotyczy i jest jakąś plagą dla kotów. Oczywiście padł też blady strach. Ja kota nie mam, ale padł po prostu blady strach, jeśli chodzi o właściciele, właścicieli czworonogów kotu, kotu, kotów, tak, czy właśnie to nie dotknie też ich, tak? Niektórzy po prostu, którzy wychodzili. Z kotami na dwór. No wiadomo, nie każdego dnia, do czasu do czasu, jakiś spacer, to po prostu absolutnie już teraz nie wychodzą, czy nawet po prostu pozakładali sobie jakieś siatki na balkon, żeby czasem kot nie szedł na, na dwór, tak? Czy jak mieszkają gdzieś na parterze, czy na pierwszym piętrze, czy po prostu tam, czy te drapaki, jak miały, czy jakieś drabinki, żeby nie schodziły, żeby się na dworze czasem tego nie zaraziły. Straszna tak naprawdę sprawa, straszna praktycznie rzecz, tym bardziej, że to nie jest diagnozowane, nie wiadomo, co to jest praktycznie za choroba. Pojawiają się też po prostu tutaj oczywiście domy. Mysły, czy ta choroba nie spowoduje, że potem się przeniesie na przykład na ludzi, że to będzie jakaś choroba? No, ciężko jest powiedzieć, nie ma co po prostu tej straszyć, nic na to nie wskazuje. No ale pojawiają się też kolejne pytania, czy na przykład ta choroba nie spowoduje, że przeniesie się na inne zwierzęta, na przykład na psy, czy na przykład na jakieś inne zwierzęta domowe, tak? Eee, no, nie mówię, że na chomiki czy na jakieś po prostu świnki morskie, ale być może na jakieś inne zwierzęta domowe, być może ta choroba się przenieść. Na razie nic na to nie wskazuje. Natomiast niewątpliwie dziwna cała ta sprawa, dziwna po prostu cała ta sprawa, e, jeśli chodzi o te po prostu e, koty. Ja mów, muszę powiedzieć, mówię sam, ja spotkałem się kilka razy, Razy praktycznie takiego kota widziałem, no ale oddychał, więc wydawało mi się, że po prostu upał, pogoda, tak, wielu ludzi się w ogóle źle czuje po prostu przy takiej pogodzie. No to mówię, taki kot po prostu gdzieś tam no, leży, oddycha, może się zmęczył i tak dalej, tak. Zresztą inni ludzie też podchodzili, byli po prostu tutaj zasmuceni, tak? Patrzą po prostu, a ten kot oddycha i poszli dalej, tak? Być może trzeba było zanieść takiego kota do, rzeczywiście do weterynarza, no ale też po prostu nie jestem w stanie, tak, nie, nie jestem służbą jakąś tutaj medyczną. Weterynaryjną, żebym po prostu każdego kota mógł do weterynarza zanieść. Natomiast, no, rzeczywiście po prostu, yy, i teraz potem się dowiaduje, rzeczywiście, jeśli chodzi o media i o, o, o tej informacji, że to nie jest kwestia tylko jakby jednego miasta czy ten, tylko to, to dotyczy praktycznie całego kraju. Całego po prostu dotyczy kraju. Też jest ciekawe, że ta choroba się pojawiła i tak szybko się rozprzestrzenia po całym kraju, że mniej więcej te koty po prostu w tym samym czasie chorują. To też jest ciekawe, niepokojące, tak? No bo jeżeli nawet jest jakaś tutaj choroba, no to ona powinna działać lokalnie, i, a tutaj się okazuje, że ona jakby działa po prostu w jednym czasie jakby w całej Polsce. Nie wiem, może coś po prostu jest w wodzie, co szkodzi praktycznie tym kotom, tak? No to chociaż z drugiej strony, jak kotom miałoby to szkodzić, to też po prostu ludziom by to na przykład szkodziło. No, bo jak to na przykład inaczej nazwać, tak? Jak to po prostu inaczej nazwać? Czy może w, w powietrzu? No, ale w powietrzu to też ludzie po prostu by to czuli. Ciężko z nim powiedzieć, bo tym bardziej, że to są takie koty, które są po prostu te, które, no nie lubię tego nazwa, nazwania bezpańskie, ale które po prostu tutaj są po prostu jakby na dworze, tak? Funkcjonują, no więc one gdzieś musiały się po prostu tym zarazić, tak? To, to, więc to, to jest po prostu jakby przerażająca sprawa, od czego to zależy, to po prostu wynika, tak? Z czego po prostu to wynika? No, niektórzy mówią, no, w tamtym roku na przykład po prostu były problemy, jeśli chodzi o skażenie rzek, na przykład tak, w Polsce, gdzie ryby były śnięte. Być może teraz po prostu też jest jakiś problem z po prostu tutaj wodą, tak? Z jakimś zanieczyszczeniem. Chociaż on no tak mówię, no nie ma co tutaj prognozować czy wyrokować wcześniej, bo przecież też my z wody korzystamy, jeśli chodzi o wodociągi, tak? Czy po prostu ten. Natomiast coś musi być, tak? Być może coś jest po prostu w atmosferze, co powoduje, że. Być może na to właśnie chorują koty, a człowiek na to nie zachoruje, tak? A człowiek po prostu może na to nie zachorować. Tak. jeśli chodzi o po prostu to, co się dzieje. Natomiast no, niewątpliwie jest to po prostu szokująca sprawa. Też, moim zdaniem, odpowiednie służby powinny interweniować, tak, które powinny się zajmować właśnie tutaj tymi kotami, czy po prostu i leczyć. Oczywiście tam pojawiły się po prostu i opinie, i informacje ze strony weterynarzy, że jeżeli właściciele takiego kota by to zauważyli, no to mają po prostu takiego kota, udać się z takim kotem po prostu do gabinetu weterynaryjnego tak, no ale co z tymi, no to to jest rzeczywista sprawa, kto, jest właści, kto się jest właścicielem, tak, ale co z tymi po prostu kotami jakby z dworu, tak, w cudzysłowie można powiedzieć bezpańskimi, tak, no mnie nie stać na to, żeby na przykład, nie wiem, cztery koty za każdym razem po prostu iść do weterynarza, płacić pewnie tam za 200 czy 300 złotych za każdego kota, tak, żeby po prostu o opiekę, o po prostu stwierdzenie, co, co, co dolega takiemu kotu, jak na przykład tam kilka razy widziałem takie koty, natomiast rzeczywiście od tego powinny być odpowiednie służby, tak, skoro są czy byli po prostu chytle, tak, które łapały bezpańskie psy, to też powinny być odpowiednie służby, które powinny zajmować się tymi kotami i powinny po prostu zapewnić im bezpieczeństwo, tak, zapewnić po prostu pomoc weterynaryjną, tak, jeżeli chodzi o te koty. No więc na pewno ciekawa sprawa. Sam jestem ciekawy, co tak naprawdę za tym stoi. No, pojawiają się teorie spiskowe, że to może być związane z wojną Rosja kontra Ukraina, by jakaś broń użyta na terenie Ukrainy, że coś może znajdować się w powietrzu, co my ludzie nie odczuwamy, a na przykład, koty po prostu to odczuwają, tak? No nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć, to są bardziej raci Raczej teorie spiskowe nie ma na to żadnego potwierdzenia. Nie ma też potwierdzenia na to, że coś jest z wodą nie tak, tak? Natomiast niewątpliwie jest też jakaś choroba, tylko mówię, zastanawiające jest to, że mniej więcej w jednym czasie praktycznie w całym kraju to się dzieje, w różnych praktycznie miejscach, no bo na przykład jak po prostu są jakieś zakażenia czy jakieś choroby, no to te choroby się przenoszą po prostu, z czas, z, 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 tak z, systematycznie. A tutaj po prostu jakby ta sytuacja była taka, że bardzo szybko to się rozprzestrzenia, także to się po prostu. Szybko rozprzestrzenia jakby w całym kraju w jednym momencie. Czyli jakby od czego to by zależało? Od skażenia wody, od skażenia po prostu powietrza, tak? Że jakaś po prostu rzecz tutaj jest. No nie, nie zobaczymy, jak cała ta sytuacja będzie wyglądała. Oczywiście trzymamy kciuki. Ja sam uwielbiam koty, uwielbiam psy, tak? Nie mam akurat kota, to nie znaczy, że po prostu nie lubię kotów, tak? Natomiast no, tutaj też powinny odpowiednie służby zająć się praktycznie tą sprawą, tą rzeczą. No i też kolejna kwestia, dalej powinno to iść, tak, jak ta wygląda kwestia tej choroby w kontekście właśnie ludzi. Czy ta choroba może się przenosić na ludzi, tak, czy, czy po prostu na jej się o inne zwierzęta, jak będzie to po prostu sytuacja wyglądała, tak, a być może na przykład może dotyczyć dzieci, tak, że to będzie się potem ta choroba przenosiła na dzieci. No nie ma...